chociaż krótki list. Choć tak krótki jak noc. Witam Państwa serdecznie. W każdy piątek o tej właśnie porze zapraszam do telefonicznego udziału w moim programie. Dziś chciałabym porozmawiać o tym, dlaczego jednych lubimy od pierwszego spojrzenia, uśmiechu, gestu, a inni budzą w nas niechęć, wrogość, nawet lęk, a w najlepszym razie obojętność. Także o tym, jak ważne są relacje międzyludzkie dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Jak wielką jest sztuka nawiązywania kontaktów oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacji, gdy jesteśmy otoczeni osobami, które wpływają negatywnie na nasze samopoczucie. Miałam szczęście spotykać w moim życiu osoby, które dodawały mi skrzydeł. Jedną z nich jest Józef Skrzek. Gdy spod jego palców spływały dźwięki muzyki, niebo się we mnie otwierało. Dzięki moim spotkaniom z osobami, które emanują tak niezwykłą duchową aurą, wiem, czym jest wzrastanie w siłę i jak ważne jest otaczanie się tymi, którzy są nam bezinteresownie życzliwi. Od tego, czy jesteśmy w dobrych relacjach z ludźmi, czy mamy wsparcie w sytuacjach trudnych, zależy nasze zadowolenie z życia. Moim gościem jest dziś pan Radosław Kaczan, psycholog, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Czekamy na telefony od państwa. Witam pana. Witam, witam serdecznie. Przypomniała mi się taka historia, właściwie badanie, które miało miejsce w Pensylwanii nad społecznością, która miała o wiele mniejszą zapadalność na choroby wieńcowe od badanych w innych miejscach, mimo iż mieli takie same warunki, taką samą glebę, bo była badana i gleba, i sposób odżywiania się, była to dieta śródziemnomorska, a mimo to w tym risotto, w tym miasteczku w Pensylwanii ludzie byli o wiele zdrowsi. Wyniki wskazały, że to było dlatego, że tam było ogromne wsparcie pomiędzy ludźmi, że wszyscy się niezmiernie lubili, nie tylko rodzinnie, nie tylko między rodzicami, dziećmi, braćmi i tak dalej, natomiast również były bardzo dobre stosunki sąsiedzkie. I ja chciałam zadać panu pytanie, jak relacje między ludźmi wpływają na nasz stan zdrowia, na nasze samopoczucie? Tak jak pokazuje to badanie, o którym pani mówiła, ma to niebagatelne znaczenie i ogromny wpływ na to, jak się czujemy, jak przeżywamy naszą codzienność, na ile doświadczamy pozytywnych emocji, a na ile gdzieś w naszym doświadczeniu przeważają te emocje negatywne, te, które powodują, czy są składnikiem takiej uruchamianej reakcji stresowej i tej, która może prowadzić do różnego rodzaju kłopotów, trudności, a w konsekwencji też do pogarszania się naszego samopoczucia i też gorszego zdrowia. Ta mała społeczność, o której pani wspominała z tego badania, prawdopodobnie charakteryzowała się bardzo dobrymi relacjami, takimi bliskimi, pozytywnymi, powiedzielibyśmy, dużym poczuciem bezpieczeństwa, dużym też z dużym spostrzeganiem takiej bliskości, tego, że można drugiej osobie zaufać, że bliscy, nie tylko z rodziny, są osobami, którzy pomogą mi, kiedy jest to potrzebne, którzy poratują mnie w kłopocie,
Nawet nie chodzi tutaj o to, że faktycznie tak się dzieje, ale to, że w moim umyśle pojawia się właśnie taka myśl, że gdyby coś się zadziało trudnego, jakiś kłopot się pojawił, to ja mogę liczyć na moich bliźnich, na tych najbliższych, i to zdecydowanie poprawia nam samopoczucie. A czy, bo ja myślę, że także znaczenie ma nasza samoocena, prawda? Jeśli mamy przeświadczenie, że mamy wyższy jakiś taki poziom, mamy, nie wiem, wynosimy to z dzieciństwa poprzez miłość naszą rodzicielską, otoczenie, środowisko i mamy wysoką samoocenę automatycznie, czyli mamy te różowe okulary, świat jest taki, jak my go postrzegamy, bo świat jest taki, jak my go postrzegamy. I to też na pewno wpływa na nasze samopoczucie, w konsekwencji zdrowie. Tak, te różowe okulary, to można je trochę tak powiązać z czymś takim, co w psychologii nazywa się taką ufną, podstawową ufnością, czy bazalną ufnością, którą właśnie wynosimy z tych pierwszych, najważniejszych relacji, z pierwszymi opiekunami, z domu rodzinnego, z tych najbliższych środowisk, w których wychowujemy się, w których żyjemy przez pierwsze lata naszego życia. I właśnie to poczucie bezpieczeństwa, ta ufność pozwala nam właśnie ufnie patrzeć w przyszłość, spodziewać się raczej zdarzeń pozytywnych niż negatywnych, a jeżeli coś negatywnego się nam przytrafia, to podchodzimy do tego w taki sposób, że można sobie z tym kłopotem poradzić, że jest to wyzwanie, a nie strata, że jest to coś, z czym poradzimy sobie przy pomocy innych osób. Dzień dobry, mamy telefon od widza. Dzień dobry, halo. Słychać mnie? Halo, o, już witam. Słyszę. Witam. Dzień dobry. Halo. Dobry wieczór, witaj Halinko. A dobry wieczór, a przepraszam, a... Ewa Sikora. A Ewunia, dzień dobry, witaj. Witaj Halinko, miło mi Ciebie widzieć i słyszeć. Witam gościa, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. No rzeczywiście temat dzisiaj poruszany jest fantastyczny. Na co dzień chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze relacje z ludźmi są naszym pokarmem, są naszym chlebem i wodą. I to, jak odbieramy ludzi, jakie mamy z nimi relacje, ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, jak już Państwo zdążyli powiedzieć. Do końca chyba nie uświadamiamy sobie tego. Mówimy, że potrzebne nam jest właśnie zdrowe powietrze, potrzebna nam jest zdrowa woda, ale właśnie bardzo potrzebne są nam również zdrowe relacje. Mówi się o tym, o tych relacjach w rodzinie, mówi się o coraz więcej o relacjach w pracy i relacjach dobrosąsiedzkich. Przykładów chyba jest, można by szukać i podawać bardzo wiele, ale ja nie chciałabym się odwoływać do tych ekstremalnych. Wolałabym poszukać tych, które spotykamy na co dzień. Jak budować te relacje. Jak polepszać, prawda? Jak je polepszać, tak. Dziękuję Ewuniu, dziękuję bardzo, że zadzwoniłaś i pozdrawiam Cię serdecznie. A Pan może nam powie, jak zbudować pozytywne relacje? Ważne jest to, o czym mówiliśmy, o tym naszym nastawieniu, o tym, jak my postrzegamy siebie, świat, a przez to też jak postrzegamy innych, tak? To słowo relacja wskazuje na to, że tutaj mamy wymianę, obustronność, prawda? To nie jest nigdy tak, że tylko jedna strona jest za to odpowiedzialna, że my możemy czekać na to, że ktoś miły, fajny, podejdzie do nas albo będzie chciał z nami spędzić czas. Tylko to jest zawsze też jakaś interakcja, jakieś działanie i nasze, i tej drugiej osoby. Więc im więcej jest w nas takiego dobrego nastawienia, takich... otwarcia. Tak, pozytywnej energii, tak moglibyśmy to nazwać, tym pewno łatwiej nam będzie budować nasze związki z innymi osobami. A co zrobić, jeżeli mamy wokół siebie osoby, które zdecydowanie zachowują się, może nawet nie w nieświadomy sposób, toksycznie, wrogo, mają dużo, są kąśliwi, są nieprzyjaźni. Jak się zachować wtedy? Można próbować zrozumieć takie osoby i wejść gdzieś w ich
stan ducha, w ich samopoczucie i przez jakiś czas przynajmniej próbować zrozumieć, wytłumaczyć. To zawsze pomaga, tak? Jeżeli spostrzegamy taką osobę nie przez taki pryzmat, że ona chce nam wyrządzić krzywdę, że jest dla nas niemiła, bo nas nie lubi, ale może po prostu składają się na to jakiś szereg innych czynników. Są osoby, którym trzeba na pewno okazać więcej miłości, więcej ciepła, ponieważ one na przykład nie miały tego w tym swoim dzieciństwie. Nie były docenione, były źle traktowane. I to rozumienie pomaga nam trochę też to, co jest trudne, nie odbierać tak do siebie, prawda? Nie myśleć, że to jest skierowane przeciwko nam. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, gdzie trudno jest przerwać trochę takie błędne koło, prawda? Bo ktoś, kto tak bardzo chciałby być wysłuchany, zrozumiany, ale nie potrafi tego okazać, nie potrafi wysłać sygnału, nie dostaje tego, tak? Bo inne osoby się odwracają. Te sposoby, jakich używa na nawiązanie kontaktu, są właśnie takie nieprzyjemne, takie urażające dla tej drugiej osoby. I tutaj naprawdę potrzeba, tak jak pani mówiła, wiele serca, wiele otwartości, żeby ten mur przebić. Niedowartościowanie jest takim dużym problemem. Mhm. Mamy kolejny telefon. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy panią. Tak? Czy może się pani nam bliżej przedstawić? Nie wiem, czy pani słyszy. Tak, słyszę. Dobry wieczór, mówi Karina. Witamy panią Karino. Ja miałam właśnie takie doświadczenia, o których tutaj pan mówił. Miałam taki kiepski kontakt z mamą przez wiele, wiele lat. Ja teraz już jestem dorosła, założyłam swoją rodzinę i miałam właśnie problemy z takim wysłuchaniem ze strony mamy. Bardzo często wywierała na mnie presję w dzieciństwie, chciała za mnie podejmować pewne decyzje. I ja miałam ogromny problem z poczuciem własnej wartości. Właściwie dopiero teraz mogę powiedzieć, że troszeczkę wypracowałam to i pracuję cały czas nad tym, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie praca wieloletnia, że tych 30 lat nie da się tak po prostu szybciutko zamazać. No mówię, we wszelkich decyzjach próbowałam mi sugerować jakieś rozwiązania. Miałam generalnie rzadko byłam wysłuchana, rzadko moje zdanie się liczyło. I mówię, to bardzo, bardzo, bardzo długo rzutowało na moje poczucie własnej wartości, na to, jak odnajdywałam się wśród swoich rówieśników, w pracy, w szkole, na uczelni. Czy teraz jako osoba już dorosła, mająca swoje życie, czy odnalazła pani jakiś rodzaj porozumiewania się, sposób na porozumiewanie się z mamą i ma pani z nią dobry kontakt już z tej osoby, która rozumie? Staram się zrozumieć pobudki, jakie kierowały moją mamą. To znaczy pewnie, prawdopodobnie chciała, żeby ominęły mnie jakieś tam porażki w życiu. I staram się to rozumieć i w momencie, kiedy nadal próbuję, są jakieś próby ingerowania w moje życie, po prostu wysłucham, natomiast robię to, co uważam za słuszne. Ale mówię, bardzo dużo czasu mi to zajęło, zanim doszłam do tego etapu. Do zrozumienia. No dziękujemy pani bardzo za telefon, za rozmowę. Do widzenia. Do widzenia. Może pan właśnie jakoś ogarnie tą sytuację, którą przedstawiła nam pani Karina. Mhm. Tutaj wydaje mi się, że ważny ten wątek na koniec, który został poruszony, o którym pani Karina mówiła, a też już z postrzegania tej sytuacji, widzenia jej z punktu widzenia osoby dorosłej. Tak? To jest już łatwiejsze, można dzięki temu lepiej zrozumieć i pewne rzeczy też pomieścić w sobie, tak byśmy mogli powiedzieć, tak? Gdzie jak się jest dzieckiem czy nastolatkiem, to trudno te relacje, dlatego czasami są takie konfliktowe czy takie trudne, że ten młody człowiek nie ma takich możliwości rozumienia, często też nie rozumie motywów, jakie kierują rodzicami, którzy czegoś zabraniają bądź nie pozwalają, ingerują w jego życie. Wydaje mu się, że tak nie powinno być. Tak? Także z punktu widzenia dorosłego dopiero można próbować to zrozumieć, a następnym krokiem być może jest akceptacja, ale niektóre osoby, niektórym się to po prostu nie udaje. To zostaje ja na myślę, poziomie że to tego są rozumienia. Takie bardzo częste sytuacje w rodzinie, że pomiędzy dorastającymi
dziećmi, młodzieżą, a rodzicami powstają te konflikty jednak i oni muszą odnaleźć tę równowagę między sobą, ale bywa też i tak, że nie można się porozumieć z osobami, które nas otaczają, są w naszym bliskim otoczeniu. To może być w pracy oczywiście, to może być w sytuacjach towarzyskich. I trzeba wtedy zdecydowanie przerwać taką znajomość, przeciąć ją po prostu, ponieważ to zatruwa tak głęboko, że po tym już rzeczywiście nasze samopoczucie podupada i może dotknąć również słabszych stron naszego ciała. Tak, tak, tak jak w tym pierwszym telefonie pani, która dzwoniła, mówiła, że to jest tak ważne, taka nasza codzienność, więc jeżeli te relacje z bliskimi właśnie, współpracownikami czy z innymi osobami, które są ważne w naszym życiu, no są niesatysfakcjonujące, to musimy włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby próbować to zmienić, a czasami jeżeli to jest niemożliwe, to tak jak to pani mówi, tak, przerwać się, tak, spróbować uwolnić się od nich, jeżeli one nam nie służą, zaczynają w jakiś sposób negatywnie wpływać na nasze samopoczucie, a później też na nasze zdrowie. Jeśli porozumienie jest niemożliwe, to po prostu nie ma sensu przedłużać bólu jednej i drugiej strony. Najlepiej rzeczywiście przerwać. Mamy kolejny telefon. Halo? Dzień dobry, dobry wieczór. Halo, halo? Słyszy nas pani? Pan? Nie wiem, kto dzwoni. Halo? Halo, halo, pani. Dobry wieczór, pani Krystyno. Dobry wieczór, pani Krystyna. Dobry wieczór. Tak? Czy pani nas słyszy? Bo jest pani na linii chyba. Tak, jestem na linii w tej chwili. Chciałam właśnie opowiedzieć krótko o swoich problemach, bo też mam właśnie z córką pewne problemy i myślę, że pani będzie mi mogła w stanie pomóc. To chodzi o to, że właśnie moja córka wchodzi w taki okres trudnego życia i to, co pani powiedziała przedtem, że niestety, ale można jakoś rozwiązać to wszystko w pewnej linii, że można się po prostu umówić na pewne rzeczy i się kochać i dobrze się rozumieć, nie? Ja akurat mam syna, ale zawsze pamiętam, już w tej chwili nie jako osoba, która pasjonuje się psychologią, ale jako mama, chciałam powiedzieć, że to, co było najważniejsze i zawsze chciałam jak najbardziej uzewnętrznić, to właśnie miłość, akceptację, docenienie. Ja nie wiem, czy taki jest odbiór, jak to, co my chcemy z siebie dać, bo być może nasze wysiłki nie zdają egzaminu, ponieważ ten młody człowiek jeszcze na tyle nie jest dojrzały, że jeszcze tego nie potrafi w taki sposób odebrać. I często się mówi, że dorośnie, będzie miał więcej doświadczenia i pewnie będzie mu łatwiej zrozumieć, dlaczego mama być może była bardziej surowa, być może więcej wymagała. To takie moje, nie wiem, co pan by tutaj jeszcze mógł powiedzieć, takiego strony bardziej naukowej. To jest taki okres faktycznie trudny dla dziecka i dla rodzica, ten okres dorastania, kiedy jest tak, że z jednej strony młoda osoba jeszcze potrzebuje bardzo dużo kontaktu, opieki, też tego wsparcia ze strony najbliższych, ale z drugiej już jest osobą coraz bardziej samodzielną. Trzeba dać przestrzeń. Tak, i dla jej przyszłego życia jest wręcz niezbędne, żeby ona na tą samodzielność się wybijała, żeby tej samodzielności, odpowiedzialności, jej decyzji było coraz więcej. I to musi też zgrzytać, to musi iskrzyć, bo bez tego nie będzie rozwoju, bez tego kryzysu, konfliktów, nie będzie rozwoju, więc to jest naturalna rzecz, że tak się dzieje. Zawsze pytanie jest, no, czy może można to przechodzić łagodniej, czy można coś zaradzić już w konkretnych sytuacjach, ale generalnie to... Jest wiele pozycji, książek, którymi można się wesprzeć i przeczytać na temat rozwoju i dzieci, i młodzieży. I rzeczywiście, pani Krystyno, bardzo dziękujemy za telefon. To jest bardzo ważne, o czym pani mówiła, ponieważ tak wiele rodziców na pewno mają ten sam problem. Panu dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Gościem był pan Radosław Kaczan, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. A ja wobec tego idę dalej.
telefon, to może jeszcze porozmawiam z panią, panem. Kto do nas dzwoni? Halo? Halo? Dzień dobry pani, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja panią słyszę. Bardzo proszę. Ja również panią słyszę. Mam na imię Barbara. Dzień dobry pani Barbara. To, co pani mówi i o czym rozmawiacie, jakby potwierdza moje doświadczenia, moje przekonania o prawdziwości tego, co słyszę. Prowadzę obecnie szkolenie dla pań, dla kobiet bezrobotnych, które miałyby założyć swoją firmę, które miałyby podjąć nową pracę. I dotyczy to różnych ważnych rzeczy, ale między innymi relacji i komunikacji. Jest tak, że kiedy pytam, jakie znaczenie to miało dla tych pań, co jest dla nich ważne, to potwierdza się, że relacja i to, że mogą mówić o tym, co czują, co przeżywają i w ogóle zająć przestrzeń jakąś przez pewien czas dla siebie, jest dla nich niezwykle ważne. Oprócz zadowolenia, które czują z powodu treści, to jakby na pierwszy poziom wysuwa się duże przekonanie o wartości i siły, jakie dają im inni ludzie, kobiety, które są z nimi. Czyli wartości uczuć. Tak, wartości uczuć. To, co jest niepokojące, co się jakby ujawnia, to taka mała zdolność mówienia o swoich uczuciach i mała gotowość do tego. Po jakimś czasie oczywiście się to ujawnia, ale jest trudno. Po paru dniach widać wyraźną różnicę. Wydaje mi się, że najważniejszym jest jednak umiejętność darzenia się uczuciami wśród najbliższych, w rodzinie, wśród przyjaciół, w pracy, wszędzie tam, gdzie mamy kontakt naprawdę z bliską osobą. Bardzo ważne, żeby to było nasycone miłością i dobrymi uczuciami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. A idę dalej, stało się moją życiową dewizą. Zapoczątkował ją tytuł mojej piosenki. Tak też nazywały się dwa moje telewizyjne recitale. Potem ukazała się płyta pod takim tytułem. A na ostatni przystanek bez drogowskazu, Garaże Gwiazd, utwór Idę Dalej jest introdukcją, czyli jej początkiem. W ubiegłym tygodniu opowiedziałam historię związaną z moją pamiątką z dzieciństwa, gipsową dziewczynką. Dzisiaj przyniosłam do studia jej młodszą siostrzyczkę, żeby nie czuła się gorsza i nie było jej przykro. Oto ona. Tyle, że ta pierwsza jest koloru złoto-beżowego, a dzisiejsza ma na sobie niebieską bluzeczkę. Chcę teraz opowiedzieć kolejną historię z dzieciństwa, mając na uwadze, że moje dzieciństwo zdecydowanie wydłuża się z biegiem lat. Pozwoliłam sobie na wybór historii związanej z moją pracą magisterską, którą obroniłam w 2000 roku, bo moją pasją jest śpiewanie, ale także psychologia. A więc wszystko to, co jest związane z ludźmi. Tematem tej pracy są style życia preferowane, a faktycznie realizowane przez młodzież szkół średnich muzycznych. Styl życia ujawniamy poprzez sposób zachowania, uzewnętrzniając go w pracy, w kontaktach towarzyskich, ale także podczas wypoczynku. Przejawia się między innymi w wyborze przedmiotów, na przykład mebli, obrazów, książek oraz stylu ubierania się, odżywiania. Styl życia może być kształtowany przez nas samych, przez znajomość i zrozumienie swoich potrzeb, także dążeń, być przejawem własnej twórczej aktywności, a nie być tylko wynikiem wpływów środowiska, wpływów kulturowych otaczającego nas społeczeństwa. Nieodłącznym elementem stylu życia są wartości, którymi kierujemy się w naszym życiu. Jest ich wiele. Proponuję za tydzień porozmawiać o miłości. O miłości partnerskiej, rodzicielskiej, miłości do ludzi, miłości do Boga i wszelkiej innej, o której będziecie chcieli państwo porozmawiać. Mam jeszcze jeden telefon.
Halo, tak, halo. Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ja tak z ciekawością przysługuję się rozmową w studiu i chciałabym się z Państwem podzielić z telewizami również pewnymi doświadczeniami, a może bardziej spostrzeżeniami, gdyż nie dotyczą one mnie jak bezpośrednio, a kogoś mi bliskiego, komu miałam okazję przyglądać się na przestrzeni wielu lat. Jest to moja bardzo bliska koleżanka, która dzięki właśnie spotkaniu z człowiekiem pełnym ciepła, optymizmu, czy emanującym w zasadzie taką niesamowitą, pozytywną energią, dokonała w swoim życiu, w sposobie postrzegania świata, prawdziwej przemiany, rewolucji w zasadzie. Dzieciństwo miała dosyć spokojne, ale patrząc z perspektywy lat, wydaje się raczej takie bezbarwne, monotonne, blokowe. Żyła jakby w poczuciu dość takiej niskiej samooceny, ciągłego porównywania z innymi lepszymi, czy lepiej uczącymi się, czy w końcu ładniejszymi ludźmi. Trochę to trwało, więc jak możecie spodziewać, uwierzyła, że taka jest i jak taka samo spełniająca się wyrocznia powtarzała to tak długo, aż inni też w to uwierzyli. I z czego się można... Ale powiedziała Pani o kimś, kto tak wpłynął pozytywnie, że życie tej osoby się zmieniło. I to jest właśnie ten najlepszy dowód na to, jak bardzo osoby, które są blisko nas, mogą nas przez swoją miłość, serdeczność, przez wszystko to, co jest piękne i dobre, szlachetne, wzmocnić i rozwijać nasze skrzydła. Dziękuję Państwu za telefony, za cenne rozmowy, za Państwa udział w programie.